Zatańczymy teraz drugą wersję kroku podstawowego i ten krok pokażemy tyłem, będzie to lepiej widoczne. Partner zaczyna od nogi lewej. Partnerka od nogi prawej. Idziemy do boku. Bardzo mały kroczek. Raz, dostawiam. Raz, dostawiam. Małe kroczki. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo jak w kroku podstawowym do przodu z pierwszej lekcji. Na pierwszy krok wejście całym ciężarem ciała, na drugi bez obciążenia dostawienie. Na trzeci cały ciężar ciała, czwarty bez obciążenia. Raz, step, raz, step. Do boku, step, do boku, step. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzymanie zamknięte. Prawą ręką szukam miejsca na plecach partnerki. Partnerka układa swoją dłoń na ramieniu partnera. Szuka wygodnego miejsca dla siebie tutaj. Z tej strony, tu gdzie mamy złączone dłonie, staramy się ręce trzymać pomiędzy nami. Nie trzymamy jej w strefie partnerki, przynajmniej jeśli są wysoko. Jeśli są wysoko, to nie trzymamy tutaj, bo to jest bardzo niekomfortowe dla partnerki. Dla partnera też. No ale partner od razu przestanie tak trzymać, bo sam zorientuje się w porę, że jest to niekomfortowe trzymanie. A tutaj niekoniecznie będzie myślał, że wszystko jest w porządku, a partnerka będzie to odczuwała. Więc jeśli mamy rękę wysoko, na przykład tutaj, 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 zawsze pomiędzy nami. Co innego, gdybym miał rękę nisko, bo takie warianty w zamkniętym trzymaniu też są, to wtedy już mogę mieć przy biodrze. W tym trzymaniu możemy tańczyć w miejscu, ale lepiej jest się obracać w prawo, za prawym ramieniem do tyłu, w mniejszym lub troszkę większym zakresie. Podczas tańczenia w trzymaniu zamkniętym też zbliżamy się i oddalamy do siebie, tylko w mniejszym zakresie niż w trzymaniu obu rącz. Zbliżam się do partnerki i oddalam się. Możemy tańczyć bez zbliżania się i oddalania też. Ale fajnie jest się jednak zbliżać i oddalać. Tym bardziej, jeśli chcemy zrobić większy obrocik, przydaje się ta akcja przybliżania się i oddalania. Jeśli partner chce rozpocząć taniec, musi to zrobić zdecydowanie. Zabieram partnerkę zdecydowanie i wracam. Jeśli pierwszy ruch będzie niezdecydowany, a pierwszy jest kluczowy, no to już partnerka nie będzie wiedziała, co my chcemy tańczyć. A w skrajnym wypadku po prostu przejmie prowadzenie. Staramy się wyrobić nawyk zdecydowanego rozpoczynania tańca. Musimy być przekonani do tego, że robimy to dobrze. 3, 4, czyli przygotowanie. Zabieram partnerkę zdecydowanie i wracam. Na moje lewo, na moje prawo. Na moje lewo, na moje prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i ostatni raz, trzy, cztery. Pamiętajcie, zaczynamy zdecydowanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Krok tu, krok tu, krok tu, krok tu.